A nie mówiłem, co się będzie działo. Zakwasy, mam nadzieję, już minęły. Ale musisz wiedzieć, że tak samo jak mijają zakwasy, tak samo mija człowiekowi motywacja. Motywacja wystarczy na chwilę. Motywacja wystarczy, żeby cię ruszyć z miejsca. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu tak naprawdę, to do tego jest potrzebna dyscyplina, do tego jest potrzebny nawyk, do tego jest potrzebne, żeby się na czymś oprzeć wtedy, kiedy ci się odechce, wtedy, kiedy ci minie nastrój, w którym przyszło ci do głowy, żeby coś sobie czy swoim życiu zmienić. I do tego przydają się dwie rzeczy. Po pierwsze, pozbyć się z życia toksycznych ludzi, a w każdym razie ograniczać ich obecność, jeżeli się nie da ich pozbyć. A po drugie, szukać towarzystwa ludzi, którzy cię wspierają, którzy w ciebie wierzą, którzy dobrze ci życzą, którzy cię nie będą dołować. I to jest umiejętność, której się warto uczyć całe życie. Jeżeli coś, co się zdarzyło przez te dwa dni, cię zainspirowało, jeżeli ci dało jakąś energię, jakąś chęć, jakąś nadzieję, to zapraszam cię też do zajrzenia na mojego bloga mogewszystko.pl, który jest częścią strony krzysztoflitwiński.pl. Gdybyś zapomniał, czy zapomniała tego adresu, tam jest mnóstwo inspiracji i konkretnych bardzo wskazówek dla ludzi, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu, ale którym to nie wychodzi, albo którzy robią to wielokrotnie i ciągle wracają do punktu wyjścia. Ja się właśnie tym zajmuję, bo dużą część życia się z tym zmagałem i to mi w końcu zaczęło wychodzić. Założyliśmy grupę. Zapraszamy Ciebie. To jest grupa, która nazywa się Mistrzowie Metody Kolinarox. To jest miejsce, gdzie się będziemy dzielić swoimi wrażeniami, myślami, pomysłami, które są związane z naszą pracą. Na początek byłoby super, jakbyś tam umieściła, czy umieścił jakieś swoje wrażenia z tych dwóch dni. To, co najważniejszego te dwa dni ci dały, największe zaskoczenie, to, co będzie dla ciebie miało największe znaczenie, coś, co może zostanie w tobie na zawsze. Byłoby super tym się podzielić i poczytać to. Umieścimy tam też zdjęcia, które byśmy robili, ten filmik, ale także zdjęcia wasze. Jeśli masz swoje zdjęcia, które fajnie ci wyszły na tym wyjeździe, które pokazują, jak tam było, to je tam rzuć. A mówiłem, że będzie się działo. Będzie się działo. Sobie fajnie, to tam sobie dziewczyny robią.